Samotny jestem już od 10 lat, proszę panią. A tak, mówiłem pani całe czasy, że kurde, od pierwszego roku życia plątam się po świecie. Pierwszego roku życia, czyli od 61 roku, bo ojca mi zabili i wrzucili pod pociąg, nie, bo szedł z pracy i Gorole Skaleckiego, czyli kochani od mojej matki, nie, go wrzucili pod pociąg. Nas zostało troje, dwie starsze siostry, jedna 56, druga 58. A mówiłem pani wczoraj, że matka była alkoholiczką. Jak miałem 9 lat, nie, to mnie wzięli. Była kuratorka się znalazła, nie? A rodzinę zastępczą mi znalazła tu w Czechowicach. I dlatego od 70 roku znam Czechowice. A z domu dziecka ta kuratorka mnie wyciągła do nich, bo miała znajomych, nie? On był naczelnikiem banku w Bielsku Białej, a ona główną księgową tu w Czechowicach. On był dla mnie bardzo dobry. On był naczelnikiem banku. Do imprezy było wszystko, nie? A jego czoszczeniec grał, co był duet fortepianowy, Andrzej Zubek, Michał Banasik. Był taki, tak, Marek Wacek i Andrzej Zubek i Michał Banasik. A Andrzej Zubek to był mój przybrany kuzyn. Byli dla mnie bardzo dobrzy wszyscy, nie? Przepraszam. Ale mi umarli, jak miałem 16 lat. Tak, że nie wolno. Chyba temu, że nie mam baby, że jakbym z babą tańczył, to by mnie nie chycili. Wiecie, taki dzień. Na molo do maleńkiej kawiarenki. Będziemy słodkie wino pili, nocy się dusili. Dasz mi małą nóżkę, a potem poduszkę. I będę se rąbał, nie wiem, które dziewo będziesz chciała, bo będziesz Anysa miała. A to jest jakaś piosenka, czy pan to wymyślił? Jest piosenka, przecież Krzysiu Hanke i reszta to śpiewało. Przecież to śpiewało Kabaret Rak, nie? No jak to jest z tym, bo ludzie w Czechowicach mówią, że pan występował w kabarecie Rak. O, Krzysiu Hanke, Poloczek. To występował pan, czy nie? Czy on nie? Jest z Rudy Śląskiej. Ale był pan w tym kabarecie? Jasne, na początku. Był. Ja zaczynałem. Bye, my love, goodbye. Goodbye, au wiedersehen. Ich morgen auf moi. Goodbye, my love, goodbye. Mister, will you make me tea? Make love to me. Put on the telly. To the BBC. To the BBC. Yeah. Potem stąd pojechałem, skończyłem w Mikołowie szkołę, nie? W Mikołowie skończyłem, nie? I wróciłem do babci i potem jeździłem, tak jak pani wczoraj mówiłem, na tych browarach tyskich, nie? I rozwoziłem, nie? Ale na Rudę Śląską. I ona miała 19, a miałem 26. Bo pan dojrzałem. Ona wychodziła za mąż i ja też się żenił. Było wszystko bardzo dobrze. Proszę pana, te 13 lat. Córkę mam sam. Kupiłem browary, wszystko i przeniosłem się na KWK Nowy Wirek, na Rudzie Śląskiej w Kochłowicach. I załatwiłem nawet im mieszkanie, im 5. Nie wiem, czy jeszcze go do dzisiaj mają. Myślałem, że jak się ożeniłem, że przynajmniej spokojnie będę miał z kobietą i tak dalej, wszystko, i rodzinę założę i będzie spokój. Ale nie, no nie szło, bo znowu były problemy. Chodziłem na nocki do pracy. Co przyszedłem z roboty, to zawsze ktoś tam w domu i tak dalej.
No i miałem tego dość, żeby nie skrzywdzić dziecka, nie? Córki, bo miałem córkę, żeby nie skrzywdzić, poszedłem, zamknąłem drzwi i poszedłem. A ona se teraz potem nie gradzi dalej, bo miała tych kawalerów bocznych, także... Córkę? 10 lat temu. Bo się nie wtrącą w jej życie. Za wszystkim się, przepraszam panią, za wszystkim się tęsknię, ale nie wolno wejść, żeby nie robić problemów. Proszę panią, jestem katolikiem, nie? Ale nie przesadzam. To małżeństwo starsze jest dla mnie bardzo dobre, bo zawsze jak 7 rano bym był w kościele, nie, to po kościele, nie, mnie spotkają, że jadę w tamten rejon, to muszę przyjść do tych państwa, kawa i coś gorącego mi dają zawsze zjeść. Jeden drugiemu powinien pomagać, tak się przygląda, patrzy się, że tego, no, niektórzy tak patrzą, aby oni byli poza społeczeństwem, poza nawiasem życia, tak nie można. I nie wolno odbierać na ciebie, którzy sami dniem potrafią stać i daj. Jeśli go potem, dlaczego ci on to będzie dawać? Sami się chodzi, bo to on szuka pracy, żeby nie wyciągać z ręki do drugiego. A kobło jest zawsze spokojny. Może zaśpiewać bela, 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 donna, wieczór taki piękny. Chodźmy więc na molo do maleńkika Jaren. Bo to mówią śmietniki, a ja na to mówię peweksy. Ten, kto jest pierwszy na peweksie, ten bierze. Zmieniliśmy się? Tak, bo już jest na peweksie. A między puszkami też jest różnica, bo ostatnio zaczęli produkować z piwa żelazne. Że nie są aluminiowe, tylko że metalowe. Jeżeli mają matowe dno z dołu, to znaczy, że jest żelazna. Ty, za ile pan potrzebuje uzbierać dziennie, żeby jakoś funkcjonować? No tak, przeciętnie 10 do 20 zł, nie? Żeby jakąś fajkę kupić, jakieś to, nie? Też trzeba coś kupić. No. Żarcie, jakąś wodę. No. Nie powiem, nie jestem święty, piwko sobie też kupię. Od czasu do czasu, jak jest otwarty ten warsztat, a mają, nie? To mi tam dają, nie? Trochę złomowych, trochę więcej złomowych, nie? Bo mają taki kubeł i tego, i tam to wrzucą. I jak trafię na ten dzień, że jest, no to dostanę, nie? Czasami jest szczęście, że w jeden dzień się trafi za 100 prawie towaru. Najlepiej wyrzucają w niedzielę. Albo rano, albo w poniedziałek rano. Te ludzie niby są biedni, nie? A żywnością rzucają równo. Szczególnie pieczywem, mięsiwem byle jakim czasami, nie? A szczególnie po weekendach, nie? To tyle by pan mógł znaleźć, że nie jeden tego w domu nie ma. Dobre i świeże, i ciasta, i ciasteczka, i pierdołki, nie? Słodycze i tak dalej. Thank you.
wam podobało? Fajnie, bardzo! Super! To był balet! Cześć, Kadra! Cześć! Dzieci, cześć! Dzieci mnie lubią i wszyscy. No, lubimy pana. A ty jest zawsze wesoły, nie? Ale raz to wszyscy wieczorem. Nie, i wesoły. I będziemy z telewizji i się pośmiejemy i pogadamy, nie? No, czemu? Ja nie widzę problemu, nie? No. A ty się fajno kręca. Pośmiać się trzeba, nie? No. I za to mnie lubicie, że zawsze jestem wesoły, nie? Tak. Najlepszy śmieciarz. O! Nie śmieciarz, tylko zbiornik, czyli czysty kowboj. Kowboj. Na mnie mówię. Także uśmiechnij się kiedyś i powiedz kowboj lub czarnowy. Dziewczyny mnie lubią, wszystko mnie lubi. Chociaż jestem za stary dziad, ale lubią. A ta szczególnie, nie? Artkulka mnie lubi, no. To moja wina, że mnie lubią te dziewczynki, nie? Daj paluszka. O. No tak, na spokojnie. Paluszka, cześć. Cześć. I dziękuję za to łatwo i tak dalej. Kręcę dokument o tym panu. A chcecie coś o nim powiedzieć do kamery? Nie. Znacie go? Nie, bo jak znaczy, nie, on to czasem chodzi po osiedlu. Mhm. Tutaj chodzi po osiedlu, no on nikogo w sumie nie zaczepia. Jest taki miły, mówi dzień dobry, śmieje się, uśmiecha. To są najlepsi ludzie na świecie. Nigdy mi krzywdy nie zrobili. I zawsze mi dzień dobry i tak dalej. Nigdy mi krzywdy nie robią, a nic nie obliżają mi itd. No bo właśnie jak jest pan grzeczny, to dlaczego? I spokojny i wesoły zawsze, nie? Kowboj se leci, nie? Tak, w kapeluszu. Lara, już gitara. Idziemy spokojnie, jak na wojnie będziesz chciała. Czyta pan książki? Nie znalazł pan książki jakiejś gdzieś? Nie za bardzo, żeby takiej interesującej, nie? Książki, ale raczej nie. A jaką książkę pan pamięta z młodości? Oto pan Tadeusz, to była lektura szkolna. Gazety się zdarza, że przeczytał pan, tak? Gazety tak, no to było często czasami, nie? Jak mam ten wolny czas albo coś, no to miejsce na nie i tą ciszę. Tam są sprawy bardziej interesujące, niektóre ze spraw kulturalnych, ze potem z tego, jak to się mówi. Nie sprawy kulturalne, to są tylko te polityczne trochę, nie, żeby coś tam mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. To jest prezydentem teraz. Teraz nie wiem nawet, kto jest. Nie w każdej gazecie jest, nie? Oczywistość. Ja radia też nie słucham, bo nie mam, nie? Jak byłem młody, to byłem często w kinie. Tak? A jaki tak. Film pan pamięta? To leciał ten, jak to było, Wołodyjowski, Potop też byłem, co z Wołodyjowskim, nie? Potop byłem, no, ale jeszcze później byłem na takich angielskich, szczególnie te o tych statkach. A chciałby pan pójść do kina? No i tak, jak się okąpię, obteguję i dość dobrze przyrobię, to jest pewne, że se pójdę do kina. Jak nie, pan sobie wyobraża... Ale wie pani co? Nie chce pani nie wyobrażać innych rzeczy, bo ja nie chcę. Ja mam dość dyscypliny w życiu. Całe życie od młodego pod dyscypliną tego dość. Chcę być wolnym. I nie we więzieniu, nigdzie i tego. Byłem u jednego, co spałem, nie? U jednego. To pod dyscypliną, o tej godzinie być. Aha, i rano jak wychodziłem, nie? To już była lista, co mam kupić, żeby mu przywieźć do domu. A on miał swoją chatę, wszystko. A fakt, że ja miałem spanie. Ale co mu mam przywieźć i tego? A oprócz tego pieniądze. Do kogo się dostanę, to jest dyscyplina. Tak jak pani mówiłem, jak byłem i
tego, bo rzeszu, tego lelonka, nie? Mhm. No, to u tego gospodarza robiłem. I u tej babci spałem, nie? To też musiałem wszystko przynieść. A im się nie chce robić. A byli sprawni tak jak ja. A ja robił wszystko i fulali mnie w robocie. No. Ja każdy był zdziwiony. Tak bym do pana poszedł do roboty, robił 12 godzin, nie? I za te 12 godzin by mi pan dał niecałe 10 zł. Pan najbardziej chciał w życiu jeszcze dostać, osiągnąć? Jakiś spokój, cisza i gdzieś się dostać, bo ja jestem nauczony tym też przecież, bo dużo pomagałem. Choćby i do jakiegoś gospodarstwa większego się dostać, tylko mieć osobne pomieszczenie, nie? Takie swoje, że do niego osobno wchodzę, obok domu ono jest, nie? I tak dalej. Wiadomo, z telewizorkiem czyste, piecyk, to i to wszystko, nie?